Burzyk z Domanem. Siemano. Jedziemy dalej z wideorejestratorami samochodowymi, których u nas jest kilka i będzie więcej. Bo i rynek też przepełniony różnymi interesującymi, tańszymi i droższymi modelami. Wideorejestratory to nie tylko na Vittel, co staram się tym razem udowodnić. No właśnie. Głównie na Vittel u nas na kanale. Dokładnie. Kanale. Tym razem mamy produkcję Smart GPS, Super HD Car Camcorder DVR 1300L z GPS-em. Dość długa nazwa, ale nie musicie jej pamiętać, od tego jesteśmy my, chociaż i tak nie pamiętamy. Nie, ja już zapomniałem. Czyli wideorejestrator, który rejestruje w rozdzielczości Super HD, a w rozdzielczości Full HD w 45 niby P, ale, czyli klatek na sekundę, ale nie do końca jest to aż tak, troszeczkę jest to naciągnięte, o czym powiemy później. Fajne pudełko, nie wiem, czy Ci się też podoba, ładnie, ładnie stworzone, ładnie zapakowane, oczywiście je trochę rozłożyłem i już nie potrafię go przywrócić do takiego ładnego, zgrabnego porządku jak było, ale przyciąga wzrok moim zdaniem. No tak samochodowo jest. No a to w ogóle taki trochę Lexus. No a nie, taki trochę BRZ bym powiedział. BRZ, o, Subaru BRZ. W środeczku, jak widzicie, specyficznie wyglądający... Jak portfel. Tak, specyficznie wyglądający wideorejestrator. Na razie pozwolimy sobie go odłożyć na bok. Plus sacz. Sacz. Przyssaweczka na szybę. Klasyczna, standardowa, działająca. Długi. Nie wiem, czy mamy napisane ile metrów kabel. Chyba tutaj nie będziemy mieli. No, ale on jest naprawdę taki... Na tyle długi, że spokojnie możecie sobie go pod sufitką rozprowadzić i nie będzie z tym żadnego problemu. Kabel warto wspomnieć, że jest na mini USB, czyli kamerkę podłączacie poprzez mini USB, podobnie jak ten krótki kabelek do zgrywania danych i połączenia z komputerem. W zestawie jest również ładowarka samochodowa. Elegancko wygląda. Mhm. Jezus. Dobra, już odłóż, już panie, daj pan spokój. Nie no, już jak już ten, to już ten. Bo no chciałem pokazać dlaczego, dlatego że jej krawędzie są takie jakby trochę opona, to jest gumowe, dotknij sobie. Skóra węża. No. Nie jak opona, jak skóra węża. No tak, ale w sensie chodzi mi o to, że gumowane. Mhm. No i USB klasyczny działa. Oraz... Panie, to jest dopiero skóra węża. Co za odblask? Odblask. Gdzie go możemy zamontować? No właśnie, kurde, nie wiem, nie jestem na tyle chyba kreatywny, żeby zrozumieć. No ma tutaj takie fajne mocowanko, ale nie wiem, na pedał od roweru? Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno coś z motoryzacją związanego, ale nie chcemy się wygłupiać, więc nie będziemy strzelać. Na sam koniec oczywiście krótka, ilustrowana, jak widać elegancko, instrukcja wraz z kolorem, znaczy fajnie wydana w ogóle, z obsługą i z menu sekami kamerki. Całkiem nieźle, prawda? A jaki softcik jest do niej? Do tego dojdziemy, nie wyprzedzaj pytań. Najpierw chcę omówić sam wideorejestrator. Wymiary? Przeczytasz? A przeczytam wymiary. To proszę bardzo. Specyfikacja techniczna. Wymiary 62,5 na 67 na 34,5 mm. Waga około 100 gramów. Mhm, taki prawie kwadracik, prawda? Bardzo mocno odstający oko obiektywu. I sam obiektyw schowany w środku, dzięki czemu nawet jeśli kamerka Wam upadnie, czy cokolwiek się z nią stanie, to nie porysuje się już sama ta główna część obiektywu. Ewentualnie możecie obramówkę zarysować, nic poza tym. Tutaj faktycznie wyglądające na skórę. Już czuję, że plastik. Tworzywo, ale jest to raczej jak, takie tworzywo sztuczne. Jak w starych Samsungach plecki. Tak jest, ze skórą nie ma nic wspólnego, nawet zaimitowali przeszycia, nie wiem czy widzisz. Widzę. Także, no tak zabawnie, wygląda na pewno dość oryginalnie. Na jednej z krawędzi mamy właśnie gniazda, jak widać, mini USB do ładowania oraz HD wyjściowe, no HDMI, tak jest. Chociaż te mniejsze HDMI. Nie, to jest złącze HDMI. Dobra. Mini HDMI. Plus przycisk reset, który jak w jakiejś ciężkiej sytuacji jest w stanie kamerkę po prostu uruchomić ponownie. Na drugiej stronie mamy włącznik do ręcznego uruchomienia kamerki oraz slot na kartę pamięci. Do 128 GB klasy 6 i wyższej. Tak jest. Na spodzie mamy tylko kilka informacji technicznych. Ma mikrofon tam jest na dole. Plus, tak, mikrofon. Masz rację, trafne spostrzeżenie. Mikrofon?
Tak, no bo przecież ona normalnie zbiera dźwięk. A faktycznie, no tak. Zastanawiałem się przez chwilę. Na górze element, który posłuży jako gniazdo do montowania na szybie. No i wyświetlacz plus cztery przyciski funkcyjne. Wyświetlacz ilocalowy, Konradzie? Wyświetlacz, który został tutaj zastosowany, ma dokładnie 2,4 cala. To jest model typu LCD, kolor TFT, 262 tysiące pikseli. Mhm. No, da się na nim podejrzeć. Mam wrażenie, że bardzo rozjaśnia to, co kamerka nagrywa, bo czasem lepiej widać przez wideorejestrator niż przez szybę samochodu to, co się tak naprawdę dzieje. Jak nie będziesz widział, to się będziesz przyglądał na monitorku. Tak jest. Przyciski funkcyjne bardzo proste, bardzo wyczuwalne. Fajny skok. Nie da się ich nacisnąć przez przypadek. Także, no, wygląd dość kontrowersyjny. Ale, no i ten głośnik, który bardzo, bardzo głośno gra i jak się kamerka uruchamia lub wyłącza, to... Dźwięk jak z Windowsa 95. Tak, jest w stanie zaskoczyć. To ja jeszcze może od razu powiem, jaki tutaj mamy obiektyw, bo skoro go pokazujesz, bardzo miło by było. Szerokokątny 160 stopni, to jest wartość rzeczywista tutaj według informacji, f2.0. Tutaj mamy też wszystkie informacje o specyfikacji, tak, G6 jest. Glass Lens... Więc to pewnie jest też to sześciowarstwowe szkło, jak to często bywa w tego typu wideorejestratorach. Przesłona jest 2,8 mm, bo no właśnie, bo to są dwie oddzielne specyfikacje. Myślę, że ci, którzy się znają na fotografii, będą w stanie je rozróżnić. To by było chyba na tyle z samego wyglądu, moim zdaniem. Może się podobać, albo nie. Podpięliśmy na szybko wideorejestrator do powerbanka po to, żeby go uruchomić i pokazać Wam menu. Powerbanka Hykera 2000 mAh, który jakiś czas temu był w Biedronce. Dobrze, wszystko zdążyłeś powiedzieć. Nie zwracajcie teraz... Aha, może to jeszcze póki tak ten to... O, proszę bardzo. Nie wiem, czy uda Ci się złapać, co pokazuję. No, mniej więcej widać. To już potem będziecie widzieli efekty nagrania. Później w każdym razie da się bezproblemowo obejrzeć film nagrywany. Mamy kilka najważniejszych rzeczy, czyli datę do ustawienia, godzinę, mamy numer rejestracyjny samochodu, kilka ikonek świadczących o łączności, mikrofon, czy GPS, satelity są złapane, czy jest podpięta do ładowania i czy jest włożona karta. No i tryb nagrywania, w jakim obecnie kamerka pracuje. Dobra, odłożymy ją bokowy, nawet już lepiej, żeby go nie było widać. Teraz niech Adson sobie złapie dobrą ostrość, że tak powiem. To ja powiem o cechach charakterystycznych może tego wideorejestratora. Co ty na to? Co ty na to? Ja będę mówiłem już o szerokokątnym obiektywie, ale mamy też kilka fajnych trybów rejestracji, o czym ty zresztą mówiłeś. Super HD 2304x1296 i 2560x1080p. Wbudowany odbiornik GPS, czyli rejestracja poruszania się pojazdu. Mamy ostrzeganie przed fotoradarami i odcinkowymi pomiarami prędkości. To jest fajna funkcja. Tak, jest tam... wbudowane. I to potem się pewnie jakoś aktualizuje, nie? Myślę, że no właśnie tego się boję, że nie wiem, jak do końca z tym będzie aktualizacjami, no ale postaram się to sprawdzić i napiszę w komentarzu, jeśli mi się uda. Jest funkcja HDR, czyli sprzętowa poprawa jakości nagrania. Funkcja WDR, też poprawa jakości nagrania. Wbudowany mikrofon głośnik, wbudowany czujnik wstrząsowy, G-sensor, detektor ruchu. Jest też możliwość wciśnięcia tych kart o dużej pojemności, jasny wyświetlacz, no i dostępne złącze HDMI. No tak, i to myślę, że są takie cechy charakterystyczne, które powinny Wam wystarczyć. O tym, co jeszcze tu jest, to powiemy w trakcie. No właśnie, jak widać, nawet możemy zrobić zdjęcie o rozdzielczości 9 megapikseli, chociaż jak wiadomo, ze zdjęć mało kto w tego typu urządzeniach korzysta. Automatyczny balans bieli również jest. I z ostatniej zakładki ustawień. Jak widzicie, to o czym mówiłem, czyli ustawienie daty, godziny, numeru rejestracyjnego, ustawienia długości pętli, czujnik ruchu, czy włączony, czy też nie. No, przy kolizjach parkingowych na pewno jest to przydatne. Strefa czasowa, czułość G-sensora, scena, kilka ustawień samego trybu nagrywania, korekty ekspozycji i tak dalej. Natomiast no, kamera niestety w kiepskim świetle, no, wydaje mi się, że jest dość przeciętna, ale na samym końcu materiału będziecie mogli obejrzeć to sami. Montaż wideorejestratora jest banalny. Jak widzicie, cztery podstawowe elementy. Wtyczka ładowarkowa do zapalniczki, którą łączycie sobie poprzez kabel USB z wideorejestratorem. Cyk i cyk. Przewód jest jak zwykle bardzo długi w tego typu rejestratorach, a żeby puścić go sobie pod sufitką i tak dalej, nie musi się tutaj plątać przy samym lusterku. Ale jaki fajny kabel w ogóle. Bardzo fajnie wykonany właśnie. Płaski. Tak, ale końcówka jest specyficzna, zaraz do tego dojdę. Klasyczny, jak to mówię, sacz. Odrywacie.
sacz leśny. No właśnie, to zanim powieszę, od razu pokażemy tu, bo to jest to, co Adsonowi się nie spodobało. Mechanizm przyczepiania samego rejestratora do przyssawki jest taki dość specyficzny. Nie wiem, czy widać, tu jest taka wypustka. Widać. I tutaj mamy pasujące do tego gniazdko, że tak powiem. No i założenie tego tutaj, w tym miejscu, jest jeszcze, powiedzmy, wykonalne, ale na szybie jest to niewygodne. Wystarczy tak jakby wsunąć i do środka aż cyknie. To jest w porządku. Tak będzie mniej więcej wyglądało zamontowane. Natomiast, no zaraz zobaczycie sami. Niech będzie tu, żeby tylko było dobrze widać. Nie ma to na razie żadnego znaczenia. Zasysamy wajchę. Ustawiamy kamerkę i przykręcamy, żeby się jakoś za bardzo nie bujała. Tak mniej więcej wygląda zamontowana na szybie. Wejście zasilania z boku i jak widzicie jest od razu tak ułożone, żeby przewód poprowadzić do góry. Na dół wygląda to troszeczkę nieestetycznie oraz myślę, że ten kabel mógłby po pewnym czasie ulec jakimś drobnym uszkodzeniom, więc zdecydowanie jest to rejestrator, który powinniście prowadzić do góry. O ile montaż, jak widzieliście, jest banalny, o tyle z demontażem jest gorzej, bo tę oto wypustkę należy docisnąć w prawo, co jeszcze byłoby w porządku, ale wtedy spodziewałoby się, że kamerkę trzeba zrobić w lewo. A niestety, zarówno wypustkę, jak i samą kamerkę trzeba przesunąć w prawo, no i wtedy da się jakoś ją wyjąć. Wymaga to odrobinki wprawy, nie jest aż takie bardzo trudne, no ale odrobinę nieintuicyjne. Widzieliśmy łatwiejsze sposoby demontażu wideorejestratora z uchwytu.
propozycja od Smart GPS-a, czyli Super HD Car Camcorder DVR 1300L GPS, będę to powtarzał, bo mi się podoba, jest przede wszystkim dość droga. Niestety, ale za propozycję tego typu musicie zapłacić około 500 zł. To nie jest mało. Ale konkurencja jest dość bogata, bo nawet Navitel ma w tej cenie albo i taniej swoje wideorejestratory. No ale właśnie. Ale. Może i ma, tylko że też trzeba wziąć pod uwagę to, że jak ma, no to ma droższe. Znaczy w sensie też droższe, jeżeli są wyposażone w te wszystkie rozwiązania technologiczne. Które mówię, tutaj są, nie mówię, że są droższe od Smart GPS-a Camcordera, bo są może troszkę tańsze, ale też, jeżeli coś ma GPS, ma wbudowane te wszystkie sensory, niesensory, no to musi po prostu swoje kosztować, bo to są technologie, które są zastosowane w takim modelu. Dokładnie. I te technologie absolutnie bez zarzutu wszystkie działają. Natomiast jeśli chodzi o samą jakość nagranych materiałów, no to po pierwsze, mało kto nagrywa w Super HD rozdzielczości, bo to taki półśrodek, nie jest to ani 4K, ani Full HD, więc no mało kto z tego skorzysta, troszeczkę chwyt marketingowy bardziej. Chwyt. Natomiast samo Full HD i te niby 45 klatek, no, 45 klatek jest naciągnięte, nie ma co komentować. Czyli 30. Raczej bliżej 30 aniżeli 60. No, takie jest może troszeczkę, wiesz, przeplotem, jak to w tych aparatach. Mm-hmm. Natomiast no, jakość za dnia oczywiście jest dość w porządku, chociaż z rozczytaniem tablicy przy dużej prędkości i mijaniu się nie jest tak nawet prosto. Dzień. Ale to w każdym rejestratorze. U Adriana było to samo. Trzeba jechać albo za kimś typowo, żeby rozczytać, albo jak na parkingu najlepiej. No ale da się, nie wygląda to brzydko. Wtedy światło fajnie się zgrywa i obraz jest całkiem fajnie nasycony. Podoba mi się. Nocą z kolei, jeśli jeszcze jedziecie gdzieś w terenie miejskim, gdzie są latarnie, jakieś światła, witryny sklepów i tak dalej, jest może nie najwięcej widać, ale jakiś swój urok ma, nazwijmy, że to jest taki artystyczny układ. No ale jeśli już jedziemy drogą nieoświetloną, gdzie tylko i wyłącznie reflektory auta sobie radzą, no to wtedy niestety, tak jak zobaczycie na załączonych nagraniach, widać słabo. No szkoda, bo przecież mamy tutaj matrycę 1.3 CMOS sensor i mamy procesor Umbrella A7. No właśnie. Powinno trochę sobie to lepiej radzić. Powinno więcej. Trochę lepiej, też spodziewałem się troszeczkę lepiej. Być może jeszcze jest to kwestia ustawień samej kamery, ale no z reguły jest tak, że wpinasz kamerkę i chcesz, żeby ona sama sobie radziła, czy jest dzień, czy noc, a nie dłubać w ustawieniach balansu bieli i tak dalej, ażeby coś z tego wyciągnąć. No troszeczkę w tym wypadku zawiodła. Tak czy inaczej, sami obejrzyjcie te ujęcia, sami sobie ocencie i dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba, czy jesteście zainteresowani i co w ogóle sądzicie o takim producencie, bo nie jest aż tak znany, no jak właśnie, Navitel, właśnie. Prawda? Dajcie znać, czy znacie też jakichś ciekawych producentów, macie jakieś takie swoje modele, które polecacie, może uda nam się je sprawdzić. Nie tylko Mio, nie tylko Navitel. Jest też masa innych ciekawych producentów, którzy mają swoje propozycje. Nawet DOD? Chyba taką kamerkę będziemy testować niedługo. DOD, chyba tak ta firma się nazywa. Bardzo fajnie. To jest kamerka za tysiaka. Bardzo mnie interesuje, jaka jakość będzie wtedy w dzień i w nocy. Zdecydowanie warto będzie sobie to porównać. Największy plus to jest jeszcze ostrzeżenie o fotoradarach. Tego często się nie spotyka. Dobra, nie ma co przedłużać, to by było na tyle. Do zobaczenia w następnych materiałach.